takim razie rozpoczynamy pierwszą część konferencji prasowej po meczu Spójnia Stargard Stal Ostrów Wielkopolski. Jest z nami pan trener Andrzej Urban oraz Darek Kulik. Na początku poproszę trenera o krótki komentarz do dzisiejszego spotkania. Gratulacje dla drużyny ze Spójni, która postawiła dzisiaj bardzo twarde warunki. Dobrze weszli w mecz i to oni dominowali w pierwszej połowie. Natomiast my bardzo słaba pierwsza połowa, gdzie nie byliśmy drużyną. Zarówno w obronie, jak i w ataku. Frustrowaliśmy się na siebie. Takie rzeczy nie powinny się nam zdarzyć nigdy, to co się zdarzyło w pierwszej połowie. Ale ważniejsze od tego, co zdarzyło się w pierwszej połowie, jest druga połowa, gdzie jest świetna reakcja drużyny po lekkim wstrząsie w przerwie meczu. To był mecz z tytułu, układał się tak z tytułu, których nie powinna jedna drużyna wygrać, a było pewne, że druga wygra, ale jak widać w koszykówce nic nie jest pewne. My problemy kadrowe, do tego problemy z faulami, w bardzo wąskiej rotacji jednak w drugiej połowie. Chłopcy, nie chłopcy, to są mężczyźni, zawodnicy pokazali, że to co mają między nogami sięga im do podłogi i pokazali wielki naprawdę charakter. Pokazali wielki charakter i wygrali to tylko i wyłącznie swoją determinacją i charakterem. Czapki z głów dla nich, co zrobili w drugiej połowie. Dziękuję trenerze. Panie Damianie, prosimy o komentarz. Dobry wieczór. No, przede wszystkim gratulacje dla nich, dla drugiego zespołu, bo myślę, że to było bardzo ciekawe spotkanie, gdzie tak naprawdę w każdej połowie zupełnie były inne oblicza każdej drużyny. Po pierwszej połowie, no myślę, że weszliśmy zbyt miękko w to spotkanie, daliśmy się spójnie rozkręcić, wiedzieliśmy, że to jest bardzo dobry zespół, który w ostatnim czasie gra naprawdę fajnie, a mieliśmy swoje założenia, niestety ich nie realizowaliśmy, a do tego, tak jak trener powiedział, no frustrowaliśmy się w ataku i nie graliśmy swojej koszykówki. Powiedzieliśmy sobie po prostu, że tak nie może być na drugą połowę i wszystko się może jeszcze potoczyć pod nasz styl i to nam się udało, cieszymy się bardzo z tego, ale no na pewno w pierwszej połowie mamy dużo materiału do analizy, bo jeżeli chcemy grać na wysokim, bardzo dobrym poziomie, to niestety takich postojów nie możemy mieć, bo dzisiaj nam się udało, a w następnym meczu możemy niestety przegrać. Dlatego jeszcze raz gratulacje dla obu drużyn, było na pewno to fajne spotkanie i cieszymy się, że to my wygraliśmy i to, że pokazaliśmy charakter w drugiej połowie i potrafiliśmy wrócić do gry, to jest szacun dla całego zespołu. Dziękuję. Dziękuję za komentarz. Czy mam pytania? Panie trenerze, chyba potrzebowaliście takiego zwycięstwa, bo wygrywacie dużo w tym sezonie, ale takiego meczu jeszcze nie mieliście. I druga kwestia od razu, może zatrzymaliście dzisiaj Konstantina Forsona, który nie zagrał tak dobrze jak w poprzednim meczu. Czy to dla was było najważniejsze zadanie? Pierwsza sprawa, tak, nie mieliśmy takich zaciętych końcówek, może poza superpucharem, ale tam też już raczej dwie minuty przed końcem był mecz rozstrzygnięty i cieszę, że psychicznie udźwignęliśmy to spotkanie pomimo zmęczenia, bo wielu zawodników grało powyżej 30 minut, wynikało to z kontuzji oraz przede wszystkim z kontuzji dwóch zawodników kontuzowanych oraz problemy z faulami, czyli cieszymy się, że udźwignęliśmy właśnie taką zaciętą końcówkę. Słuszna tutaj właśnie uwaga, może nie uwaga, ale po prostu, że to była pierwsza nasza taka zacięta końcówka. Wiem, że Spójnia tu już grała wiele zaciętych końcówek. Do drugiego pytania, tak, Forson był naszym priorytetem, udało się jego ograniczyć, może nie zatrzymać. Myślę, że w kilku przypadkach popełniliśmy błędy, jednak reszta drużyny dzisiaj zagrała bardzo dobrze w Spójni i stąd oni przez długą część meczu prowadzili, ale na pewno to był nasz główne założenie przedmeczowe, aby ograniczyć Forsona w tym spotkaniu. Dziękuję. Mamy jeszcze pytania? W takim razie dziękuję i kończę pierwsze. W takim razie pora rozpocząć drugą część konferencji. Jest z nami trener Sebastian Machowski oraz Karol Gruszecki. Na początku poproszę trenera o krótki komentarz do spotkania. Well, congratulations to Stal Ostrów for the victory. I think our fans saw a very interesting basketball game today, where we played a very strong first half and didn't understand how to finish the game in the second half. Po pierwsze, gratulacje dla Stali Ostrów. Myślę, że nasi fani zobaczyli bardzo ciekawy mecz, gdzie w pierwszej połowie powinniśmy go zamknąć, lecz w drugiej nie mieliśmy pomysłu, jak zakończyć ten mecz zwycięstwem. We had trouble finding our rhythm in the second half to attack their switching defenses.
and it took a while until we found solutions, like Karol finding his rhythm of with shots in the corner. Mieliśmy problem ze złapaniem rytmu i znalezieniem rozwiązań w drugiej połowie na ich zmieniające się ustawienie. W końcu znaleźliśmy tak, jak Karol złapał swój rytm. Wtedy udało się trochę podgonić. But obviously the bigger problems we had defensively, where we couldn't stop first of all certain players like Damian Kulik, and also we didn't control the rebounds. 8 offensive rebounds for Stal in the fourth quarter really broke our neck. Ale większe kłopoty mieliśmy w defensywie, nie mogliśmy zatrzymać niektórych graczy, tak jak Damiana Kuliga, i nie zbieraliśmy piłek. Te 8 ofensywnych zbiórek w czwartej kwarcie zamknęło cały mecz. So in the end, for us, it's a bittersweet experience where certain players have to learn from what they did today, and hopefully on the next home game we can celebrate another victory with our fans. Dla nas to jest słodko-gorzkie doświadczenie. Niektórzy zawodnicy będą mogli wyciągnąć wnioski z tego meczu i miejmy nadzieję, że w następnym meczu domowym będziemy mogli z naszymi fanami świętować zwycięstwo. Thank you, coach. Karol, poprosimy o krótki komentarz do spotkania. Gratulacje dla drużyny z Ostrowa. Pokazali dzisiaj po raz kolejny, dlaczego są taką dobrą drużyną w tym sezonie, dlaczego są na szczycie naszej tabeli. Zaczęliśmy dobrze ten mecz, natomiast świetna dyspozycja dzisiaj Damiana Kuliga i otwarte rzuty Kuby Garbacza w drugiej połowie pozwoliły im wrócić do gry i w samej końcówce przeważyć wynik na ich korzyść. Dziękuję. Dziękuję. Czy mamy pytania? Panie trenerze, nie zatrzymaliście Damiana Kulika, bo po prostu nie ma tutaj takiego gracza, który mógłby go zatrzymać? Jak pan myśli? To jest gracz, który umie właściwie wszystko na pozycji centra. I think Damian is playing an MVP like season, so he's already shown in 10 games that he plays on a very high level, and this is not the first year that he can do this. Yeah? So we're not the first team to have trouble with him. Myślę, że Damian Kulik gra jak najlepszy gracz sezonu, jak MVP. Myślę, że pokazał to już w pierwszych 10 meczach. I nie jesteśmy pierwszą drużyną, która ma problem, żeby go zatrzymać. And this is what I meant by an experience that, for example, Barry Benson needs to do a better job in the decisive moments. He's not by himself, he has teammates also. But the assignment was clear and he didn't do it. It didn't get done. I o tym mówimy, jeżeli chodzi o doświadczenie. Barrett Benson powinien wziąć więcej na siebie w końcówce meczu. On nie jest sam, ma drużynę, ale jest doświadczony. Zadania były jasne i powinien je wykonać. Tak. Czy nie za długo dzisiaj grał jednak Courtney Fortson? Czy Tomasz Śnieg krótkie wejście, czy to też jest efekt tej choroby, którą miał ostatnio? Like I said, we had trouble to attack their switching defenses and especially their zone. And Courtney, as you know, is the type of player who can get to the basket, who can create for his teammates. And he can do this in a better fashion than Tomic. Tomic had his moments, he had his opportunities. And he played also in a stretch where at the end of the third quarter we didn't score. So it was my decision to play with Courtney at the end. To była moja decyzja, żeby grać Courtney'em. Mieliśmy problemy z rozwiązaniem defensywy. Courtney jest graczem, jak wiecie, który potrafi przedrzeć się pod kosz i coś pod nim wykreować lepiej niż Tomek. Tomek grał w końcówce trzeciej kwarty, kiedy nie punktowaliśmy, tak jak już mówiłem. To jest moja decyzja, żeby grać Courtney'em.